Marszałku, Wysoka Izbo, korzystając z rady pana marszałka, chciałbym zadać pytanie do posła wnioskodawcy. Czy prawdą jest to, że to rząd Platformy i PSL-u forsował przeciw internautom umowę ACTA, a uzbrojeni funkcjonariusze ABW weszli o 6 rano do mieszkania właściciela satyrycznej strony i zarekwirowali mu komputer? Szanowni państwo, straszycie inwigilacją internetu i jest to zabieg propagandowy opozycji. Tydzień temu opozycja straszyła inwigilacją w związku z ustawą antyterrorystyczną, której jeszcze nie ma projektu. Dziś straszycie Polaków kolejną ustawą. Przegraliście wybory w internecie i próbujecie straszyć internautów, bo nie macie pomysłu, jak zaistnieć w sieci. Szanowni państwo, weźcie się za uczciwą pracę, a nie uprawiacie propagandę, wprowadzacie w błąd opinię publiczną i straszycie Polaków. Szanowni państwo, na szczęście internet ma to do siebie, że świetnie wyczuwa ściemę. A to, co wy dziś robicie, to jest ściema. Dziękuję. Dziękuję. O głos.